Szanowni Państwo, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Czas powoli zaczynać, zbliża się 19. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Klubie Proza na dzisiejszym spotkaniu autorskim z Olgą Marią Szelc, autorką książki My, kobiety z teatru Kalambur, Herstorie. Duże brawa dla Olgi. Jest mi również bardzo miło powitać na scenie razem ze mną o panią Krystynę Stogę, jedną z bohaterek tej herstorycznej opowieści, którą poznamy dzisiaj bliżej, a którą najbliżej mogą państwo poznać dzięki książce, którą właśnie dzisiaj państwu prezentujemy. Książka jest też do nabycia przy wejściu. Jeżeli ktoś z państwa jeszcze tego nie zrobił, to zachęcam do kupna. Dobry wieczór. Bardzo wam dziękuję, że tak licznie przybyliście na to spotkanie. Ja chciałam też przywitać obecne wśród publiczności kobiety kalamburowe, które tutaj widzę. Lenę Kaletową, Wandę Ziembicką. Tak, tak. Wandę Ziembicką. Wie, tak, oczywiście przede wszystkim moją ukochaną, wspaniałą, najlepszą na świecie, naszą ukochaną poetkę Urszulę Kozioł. Bardzo dziękuję, Urszulo, że przyszłaś. To dla mnie wiele znaczy, bardzo wiele. Krysię Paraszkiewicz-Pater. Krystynę Przychocką. Elżbietę Lisowską-Kopeć. I Mirę Aleksiun. Mirę Ciechowską-Nikodemską. Właśnie wchodzą. Muszę przyznać, drodzy państwo, że jestem trochę zestresowana, bo zwykle to ja siedzę na miejscu pani Joanny. To znaczy ja pytam, a ktoś odpowiada. Tym razem jestem w innej roli, no i będę musiała się w niej jakoś odnaleźć. Dziękuję też bardzo, Krysiu, że zechciałaś towarzyszyć mi tutaj. A miałam wybór. Pani Krystyno, i dla wszystkich państwa jeszcze taka porządkująca informacja. Bardzo proszę mówić do mikrofonu, również kiedy będą pytania od publiczności, ponieważ mamy streaming, nowoczesność, również w Klubie Proza i chodzi też o to, żeby słyszała nas cała Polska, cały internet. Także bardzo proszę. Chciałam też bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki. Chciałam podziękować moim rozmówczyniom wszystkim. Nie wszystkie tutaj dzisiaj są, bo mają swoje plany wakacyjne, rodzinne i tak dalej, ale bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję. Będziemy dzisiaj o was tutaj rozmawiać. Dziękuję wydawnictwu Warstwy, że zdecydowało się dać mi szansę jako w pewnym sensie debiutantce. Dziękuję bardzo najlepszemu redaktorowi Dawidowi Skrapkowi, który naprawdę wspaniale się z panem Dawidem pracuje. Polecam każdemu, kto pisze, kontakt z redaktorem Dawidem Skrapkiem. Bo... Tak, oczywiście. No mam nadzieję, że nie zabraknie. Dziękuję wszystkim kalamburowcom, którzy też mnie wspierali w tej drodze. Dziękuję Stowarzyszeniu Europejskich Więzi, które opiekuje się spuścizną Teatru Kalambur, w tym przede wszystkim Halinie Litwiniec, Mirze Ciechowskiej i Nikodemskiej. Dziękuję bardzo Stowarzyszeniu Dolnośląski Kongres Kobiet. Dziewczyny, mam zawsze od was wsparcie. A jeżeli jakieś kobiety zastanawiają się, jak aktywnie działać, to zapraszam do kongresu. Ale najpierw zaprosimy do lektury. Tak, oczywiście. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze podziękowanie dla Wrocławskiej Rady Kobiet i dla Muzeum Historii Kobiet, które także zdecydowały się objąć matronatem tę książkę. Bardzo, bardzo dziękuję. Mogłabym te podziękowania jeszcze długo ciągnąć, więc na razie zakończę. Myślę, że jeszcze będzie na to dzisiaj czas, jak nie na scenie, to w kuluarach, ale przejdźmy już może powoli do meritum.
dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, którzy spotykają się z tym tematem pierwszy raz, ja tak króciutko może przypomnę, że to jest kalambur to studencki w swoich korzeniach teatr, który powstał po odwilży politycznej lat 50. XX wieku. No i właśnie historię tego teatru określa 107 premier, 10 festiwali, 33 wyjazdy zagraniczne oraz miejsce gry aktorskiej dla w sumie 1000 osób. Olga, na początek jak oceniasz, czy to jest dużo, czy to jest mało? Jak widzisz ten dorobek i czy w sumie, czy życzylibyśmy sobie dzisiaj takiej sceny we Wrocławiu? Tak, zdecydowanie tak. Przede wszystkim ze względu na to, że ten teatr, Teatr Kalambur, studencki Teatr Kalambur, który potem się zresztą zaczął przekształcać, też teatr zawodowy, był miejscem niesamowicie ochotniczej, niesamowicie zaangażowanej pracy wszystkich ludzi, którzy z tym teatrem się zetknęli, którzy z nim współpracowali. I dla wszystkich tych osób, mam wrażenie, był bardzo ważnym miejscem i wywarł... odcisnął na nich piętno, takie w dobrym, tego pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czasem to są osoby, które grały w jednym przedstawieniu, czasem to są osoby, które wspierały ten teatr technicznie, bo trzeba też powiedzieć, że oprócz aktorów, oprócz reżyserów, scenarzystów, w tym teatrze pracowały osoby właściwie ze wszystkich uczelni Wrocławia, tak? Bo byli to też na przykład ludzie z Politechniki Wrocławskiej, którzy byli technicznymi w teatrze. To naprawdę myślę, że to był ogromny ruch, ogromna rzecz, z której wyrastały potem kolejne ważne projekty. Krysia Paraszkiewicz-Pater powiedziała mi kiedyś, to mi się bardzo spodobało, kuźnia talentów przy Kuźniczej. Tak, bo tam... było mnóstwo rzeczy, tam była galeria sztuki, tam było wydawnictwo, tam były działania w kawiarni pod kalamburem. Kotłownia. Tak, tato. Tam była kotłownia, w której zaczynał mój ojciec Stanisław Szelc. Znalazł się na scenie, bo nie potrafił palić w piecu. Dobrze mówię? Tak czasem zaczyna się droga artystyczna. Wiele, wiele działań. Naprawdę ogrom działań. Ja myślę, że to jest też temat, który ma jeszcze wiele potencjału. Ja się akurat tutaj skupiłam na kobietach i na herstorii, ale tych tematów w Teatrze Kalambur naprawdę jest jeszcze wiele i ja zachęcam osoby zainteresowane tą historią, żeby ją zgłębiały. To proszę podziel się w takim razie trochę taką też no, kuchnią pisarską. Jak ty spięłaś tą wielość informacji, materiałów? Jak w ogóle docierałaś do swoich źródeł? No, to jest publikacja, która jest nie tylko piękna wizualnie. Ja wiem, że nie ocenię się książki po okładce, ale ja z przyjemnością wzięłam ją do ręki kilka dni temu. Jest też fantastycznie zaprojektowana w środku te informacje. Czasami trudne, czasami też takie no, faktograficzne bardzo mocno są podane w piękny sposób, ale chciałam zapytać, jak wyglądała ta twoja ogromna praca dokumentacyjna? Powiem tak, to, że one są podane w piękny sposób, to jest też naprawdę ogromna zasługa moich rozmówczyń. Bo fakt, że miałam do czynienia z tak fantastycznymi osobami, z tak cudownymi kobietami i mądrymi, no ja sama bym tego wszystkiego przecież nie wymyśliła i nie powiedziała, gdybyście wy tego mi nie powiedziały. I dziękuję wam za to, że zechciałyście się podzielić tą herstorią. Myślę, że to mi się udało dlatego, jest takie powiedzenie, że nie wiedział, że nie można, więc to zrobił. To może trochę tak. To były te rozmowy, tak, przede wszystkim. Ale ile, też ile sięganie... lat to trwało? Powiedz. Sama praca, rok. Był to rok ciężki, bo to był rok pandemii, także też no, były to różne przeszkody z tym związane, ale pokonaliśmy je dzielnie. Sięgałam przy tym do źródeł związanych z teatrem, czyli między innymi, ja tutaj mam przy sobie książkę, która wyszła w 1982 roku, książkę, którą między innymi redagowała obecna tutaj Elżbieta Lisowska-Kopeć, brawa dla niej.
Tu jej muszę podziękować za jej ogromną pracę. Znajduje się tutaj opracowanie właściwie historii teatru do roku 1982, ale... I praca magisterska, dokładnie. Tak, to praca magisterska. Tak. No to było dla mnie taka też podstawa, tak, żeby się rozeznać, kiedy, co, jak to wyglądało. Tutaj są też opisy przedstawień z fragmentami recenzji. Tutaj są też składy, w których składy osobowe przedstawień, także to była dla mnie duża pomoc. Oprócz tego oczywiście zaczytana na śmierć już przeze mnie, należący do mojej mamy, takie oto wydawnictwo kalamburowe, w którym są też przedstawienia, w którym są też wspomnienia. Tak, no, starałam się jakoś zebrać to wszystko razem. Starałaś się jakoś zebrać to wszystko razem, ale jakby czytam, myślę, że oddajesz głos kobietom, pojawiła się już od samego początku, czy dopiero po jakimś czasie, analizując źródła, stwierdziłaś, że no właśnie, że dlaczego jakby decydujesz się wejść w konkretny nurt, czyli w herstorię. Co rozumiesz w ogóle przez to pojęcie? Może zacznę od końca. Co rozumiem przez to pojęcie? To jest historia opowiadana poprzez kobiety, ich głosem. Wiemy, że jest powiedzenie, że historie zwykle piszą zwycięzcy i zwykle są to mężczyźni. I nie mam nic przeciwko mężczyznom, bardzo ich kocham i szanuję. I w Teatrze Kalambur byli wspaniali też mężczyźni, mądrzy, twórczy, inteligentni, wrażliwi. Natomiast jak przeglądałam te źródła, to brakowało mi właśnie tego bezpośredniego kobiecego głosu, to po pierwsze. Po drugie, na pewno inspiracją, tutaj inspiracji jest dość wiele, bo jedną z inspiracji na pewno była moja mama, Maria, która mi opowiadała o teatrze, dla której ten teatr był przez całe życie ważny, chociaż zagrała tylko w dwóch przedstawieniach, więc jakby nie rozwinęła tam jakoś się bardzo aktorsko, ale ta atmosfera, ludzie, tak, to wszystko było dla niej istotne i śpiewała mi piosenki z kalamburowych przedstawień, Mój intymny świat, Dżamble, Wszystkie smutki oddalmy. To były piosenki, które ona mi śpiewała, a ja potem pytałam, skąd one są i dowiadywałam się, że z Teatru Kalambur. Następną rzeczą już po jakimś czasie był taki projekt, który rezydencja artystyczna Anny Zubrzyckiej w Muzeum Teatru Błaźnice, kobiety kontrkultury teatralnej i książka, którą wtedy przeczytałam, książka Błaźnice pod tym samym tytułem, Kobiety kontrkultury teatralnej, pani Katarzyny Kułakowskiej. No i wtedy też mi zaświtała taka myśl, że no przecież w Kalamburze było tyle fantastycznych kobiet. Może no właśnie, coś... bo twoja mama opowiadała ci o Kalamburze, ale czy opowiadała ci o tym, że to była przestrzeń dla kobiet jakakolwiek? Bo Monika Strzępka, no jedna z chyba bardziej znanych, kojarzonych ówcześnie, współcześnie reżyserek teatralnych, też teoretyczka teatru, ona mówi wprost, że no jednak nazwisko buławy reżysera tworzy pewien mit i pewne środowisko też. No, musimy pamiętać o tym, że tożsamość jest ściśle związana z historiami, które się opowiada. Więc czy mama mówiła ci kiedykolwiek o tej przestrzeni dla kobiet? Wiesz co? Nie. Nie, to nie w ten sposób było opowiadane. Aczkolwiek była mowa o tym, że te kobiety się nawzajem lubiły, wspierały, pomagały sobie i tak dalej, ale nie w tym sensie, o który pytasz. I teraz jeszcze takie nawiązanie do Błaźnic, to znaczy na tej rezydencji, na pierwszym spotkaniu była moja koleżanka ze Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, niestety odeszła już od nas, Monika Szymańska, która wtedy tę książkę kupiła, potem mi ją pożyczyła, w ogóle nic mi na ten temat nie powiedziała, a potem się okazało, że Monika Szymańska grała w Teatrze Kalambur jako studentka, nazywała się wtedy Monika Pacholczyk, więc cóż, no nie ma przypadków. Jasne, ale też rozmawiałyśmy o tym jeszcze przed naszym spotkaniem dzisiejszym. 107 premier, 10 festiwali, 33 wyjazdy zagraniczne i... 4 reżyserki. Dokładnie, tutaj sobie wypisałam, żeby nie zapomnieć. I to już jest ciekawe, bo to są już lata 80.
Czyli tak, 89. Halina Dzieduszycka reżyseruje Jak to z nami trzymasz tamy, piosenki Lwowskiej ulicy. O sobie samej w 1982 Teresa Sawicka, opracowanie tekstu i reżyseria. W 1988 Anna Matysiak, Się kochamy. I w 1993 Peep Show u Holzerów Ewa Buchak reżyseruje. Także no rzeczywiście tutaj jeśli chodzi o reżyserię pojawiają się 4 kobiety. Ale poza tym są mężczyźni. Czy możemy na moment oddać głos w takim razie Oczywiście. Pani Krystynie? Pani Krystyno, jak pani to widzi? Czy w Kalamburze była przestrzeń do realizacji się zawodowej, artystycznej, w jakiejkolwiek innej właśnie dla kobiet? To znaczy w ogóle nie za bardzo rozumiem pytania, dlatego że czy koniecznie musi być jakaś przestrzeń dla płci, chciałabym powiedzieć. To znaczy to było naturalne. Wtedy nie było tych takich rysowanych podziałów, które przyznam szczerze mnie jako osobie leciwej, co nieco dziwią. Po prostu byłyśmy, bo chciałyśmy, każda z własnych powodów i celów, znajdowałyśmy tam pole do realizacji tych celów, a co najważniejsze, jakąś niesamowitą więź na lata. Na lata. Natomiast realizacja, jak się miało pomysł, to każda mogła się realizować, łącznie z pomysłami na przykład skeczu, bo Boguś zarządzał na przykład takie w okresie, kiedy nic nikomu nie przychodziło do głowy, no to robimy burzę mózgów. Ja sama wymyśliłam jakiś sketch, który był oczywiście wzięty z życia, ale nie było tego, że to musiała być przestrzeń dla kobiet. Ale... Myśmy się wymieniali tymi rolami z chłopakami i ja tego nie odczuwam ani wtedy, ani teraz. Nie walczyły panie o to, ani nie chciały panie jakby dostrzec tego, że może dla niektórych osób jest niekomfortowe to, co się dzieje w teatrze. Czyli na przykład przeczytałam w książce w wspomnieniach jednej z pań o tym, że była taka zawalowana forma napastowania seksualnego ze strony jednego z reżyserów, że jedna z osób, która odmówiła późnej kolacji ze śniadaniem, miała potem problem na przykład z taką kwestią dotyczącą realizacji scenografii. Tylko ja się tu wtrącę, to się nie działo w Kalamburze. No właśnie dlatego. Tak, ale to była osoba związana też z Kalamburem, ale na przykład też w książce pojawia się cytat. Bo jeśli się nie działo w Kalamburze, to ja. Dobrze, w takim razie posłużę się cytatem z książki, co się działo w Kalamburze. Czasem starsze koleżanki pilnowały młodszych, żeby koledzy ich nie bałamucili. To jest zdanie, które pojawia się w książce. Mamy też taką niezbyt miłą odzywkę na prośbę o podwyżkę. Jeżeli masz męża dyrektora, to nie musisz dużo zarabiać. Jak panie sobie radziły z tym? Jak panie starały się mimo wszystko odnaleźć w teatrze, jeżeli zdarzały się takie sytuacje? Powiem szczerze, nie słyszałam, a jestem od samego początku nie tylko Kalamburu, ale od pierwocin Kalamburu, czyli od Ponuraków. Nie słyszałam o tego rodzaju historiach. Nie wykluczam, że kiedy teatr przechodził swego rodzaju transformację, starając się stać teatrem zawodowym, to kwestie finansowe zatrudnionego personelu, bo nie pamiętam, żeby aktorki dostawały jakieś specjalne wynagrodzenie, chyba tam minimalne, czy jakieś tam gratisowe, żeby były tego rodzaju problemy. A trudno, żeby do moich uszu coś takiego nie dotarło. Nie dlatego, że bronię w jakiś tam sposób naszych wspomnień, ale po prostu tego nie słyszałam, więc nie mogę komentować. Mogę powiedzieć tak, jaka była rola kobiet? Kobiety grały tak jak każdy aktor. Kobiety miały swoje spryty i kobiety czasami stanowiły jakąś grupę, która, jak to się mówi, chciała być tą szyją, co kręci głową. Oczywiście w teatrze była rada artystyczna, w której większość stanowili mężczyźni. Ale przyznam szczerze, ja byłam prawie w większości na początku rad artystycznych. I jeżeli
zaczęłam gadać, jak to się... O. Momencik, bo chyba nie słychać. Tak? Proszę. No. Jeżeli zaczęłam swoje racje, a mam talent do tego, bo prawnikiem jestem, wygłaszać, to koledzy też nie zawsze mieli siły mi oponować. Poza tym, oczywiście, miałyśmy pewne swoje historie. Na przykład chłopcy przyprowadzali, chłopcy mówię tak, bo to zawsze dla mnie byli, są chłopcy, nawet Stasiu tutaj też jest chłopiec. Chłopcy tak w swoim gronie mówiliśmy. Na przykład chłopcy przyprowadzali znakomitą dziewczynę, ich zdaniem. No i uważali, że to będzie talent. Tutaj mogę powiedzieć, że dziewczęta czasami stanowiły zwartą grupę, która no, nie ułatwiała tej kandydatce życia, na co oni zazwyczaj nam to wytykali. Ale była jedna, Pola Raksa, śliczna dziewczyna na pierwszym roku, no marzenie. Weszła, grała i wszystkie ją lubiłyśmy. Więc jak tylko dam dokuczano, bo dokuczałyśmy Marysię Alaszewicz na początku, bo naszym zdaniem gwiazdorska była. Ona się po prostu nas bała, jak się później okazało przy wódce po latach. Więc zachowywała się tak, załóżmy, odrębnie. No i trochę żeśmy tej Marysi dokuczały. Wybacz, Marysiu, tam w górze. I wtedy chłopcy mówili, dziewczęta, jesteście nie do wytrzymania. Dokuczacie, jest ona, płacze. A wtedy wszystkie mówiłyśmy, a czy ktoś dokuczał Poli Raksie? I to był najważniejszy argument. Przepraszam, że ja mówię może w sposób taki naiwno, kobiecy, ale ten temat w takim ujęciu podziałów, jakichś systemów w ogóle nie wchodzi w grę. Fenomenem kalamburu, który mogę powiedzieć teraz, mając po 80 już z mocnym hakiem, fenomenem kalamburu jest wielopokoleniowość, mimo transformacji kraju, mimo zmian i mimo po prostu upływu nieuchronnego czasu. Myślę, że pozwolę sobie zaoponować. Nie zgadzam się na takie stwierdzenie, że jest to naiwne kobiece stwierdzenie, ponieważ jest to jak najbardziej właśnie pani głos, jest to pani herstoria, czyli to, o czym dzisiaj mówimy. Dziękuję pani bardzo za tą wypowiedź i pozwolę sobie na chwilę wrócić jeszcze do Olgi. Olga, właśnie a propos rozmowy, chciałam zapytać o to, jak ci się rozmawiało. Wiesz, to jest pytanie o te wszystkie właśnie trudne oddechy, zawahania się, momenty złości. Czy twoje rozmówniczki podeszły do ciebie z taką jakąś otwartością, czy wręcz przeciwnie, ten gen milczenia, który się też pojawia we wspomnieniach, zwyciężył? Myślę, że bardziej z otwartością. Ale to też wynika z tego, że po pierwsze ja część pań z kalambura znałam, niektóre znały mnie od dziecka, tak jak Halina Litwińcowa czy Mira Aleksiun, tak, która mi ostatnio przypomniała o tym, że moja mama miała taki zeszyt, w którym zapisywała, bo ja się jako wcześniak urodziłam i zapisywała tam ile zjadłam, ile już ważę i tak dalej, to takie wspomnienia dziecięce, więc tutaj miałam na pewno trochę łatwiej, tak? Ale oczywiście były takie też trudne sytuacje, czy sytuacje wzruszeń. Przecież to były też takie czasy niełatwe, tak? To był rok 68, to były wyjazdy za granicę i też ucieczki niektórych z kalamburowców. Dzisiaj sobie tego, młodzi zwłaszcza, trudno im wyobrazić sobie, że ktoś wyjeżdża, zostaje i nigdy go już nie... Mamy taką świadomość, bo nie wiemy, że sytuacja się zmieni, tak, że ustrój się zmieni. Ktoś wyjeżdża, zostaje, to tak na zawsze. Po prostu już nigdy się nie zobaczymy, a to był ktoś bliski, ktoś z kim pracowałem, przyjaźniłem się. To na pewno było bardzo trudne i o tym też mówiłyśmy.
I były takie momenty właśnie, czasami na przykład jak słyszałam, no to opowiem ci teraz taką trudną historię, to od razu mi gula stawała w gardle, bo to są emocje i kiedy się rozmawia z żywymi ludźmi, którzy mają także swoje emocje i swoje przeżycia, to w jakimś tam sensie ja też je przeżywam, tak? Ja też je biorę do siebie, ja też je w sobie niosę. I też nie wszystko znalazło się w książce, bo taka była wola moich rozmówczyń, ale ja to pamiętam, wiem i gdzieś w sobie mam, tak? te ich doświadczenia. Pamiętajmy, że Halina Litwiniec, Krystyna Stoga, Krystyna Kuc, to są też, jak to Krysia powiedziała, dobre przedwojenne geny, ale to są też osoby, które jako dzieci przeżyły wojnę, tak? I te opowieści, ja z nimi rozmawiałam w roku 2021. Nie wyobrażałam sobie tego, że za chwilę zobaczę to w telewizji. To, o czym one mi opowiadały. Czy myślisz, że ta... Dzisiaj dużo o tym rozmawiamy, o tej traumie takiej transgeneracyjnej. Myślę, że ta trauma również towarzyszyła twoim rozmówczyniom w czasie działań w Kalamburze. Mam tutaj na przykład na myśli takie brzegowe sytuacje jak 68 rok. No chyba największą rewolucję taką intelektualną w Polsce, czy wprowadzenie stanu wojennego. Czy w tym momencie twoje rozmówczynie na przykład uważały, że one tworzą teatr opozycyjny? Nie w sensie opozycyjnym do polityki, bo to jest jakby oczywiste, natomiast w sensie teatru alternatywnego, w sensie opozycji do takiego głównego nurtu w sztuce? Nie wiem, czy można to nazwać opozycyjnym w tym sensie, ale na pewno to był teatr, który sięgał po odważne, mądre teksty, który sięgał po teksty, których, no, po które inni nie sięgali, czy robił je po raz pierwszy. Dość wspomnieć Szewców Witkacego, tak? Które reżyserował Włodzimierz Wowa-Herman. Tutaj z nim związana jest ta historia wyjazdu, tak, po 68 roku i tego, że polska kultura i polski teatr utracił znakomitego reżysera, który z kolei wprowadził Witkacego na scenę Europy, tak, ale nie tutaj, tak. No więc Szewcy i wiele, wiele innych tekstów, Gombrowicz, Josif Brodski, to wszystko są twórcy, których Marian Pankowski, tak? To wszystko są twórcy, których Teatr Kalambur wprowadzał, nie bojąc się, że to jest kontrowersyjne, trudne, że to są tematy, które dotykają. Chrabąszcze, w których grała Ela Lisowska-Kopeć, tak? Temat związany z trudnym tematem żydowskim, tak? Albo Dario Fok, który nie tak. O, właśnie, właśnie. Tutaj Wanda Ziębicka-Has dopowiada jakiś taki rys, powiedziałabym, proroczy w Teatrze Kalambur, wystawianie tekstów twórców, którzy za chwilę dostawali właśnie... Tak, tak. Oczywiście. Tak, tak. Tylko ja jeszcze właśnie a propos, jak jesteśmy, bo chciałam powiedzieć o Urszuli Kozioł i o tym, że tutaj sobie zaznaczyłam ten fragment i chciałam go przeczytać. Już tylko go znajdę. O, właśnie. Z rytmu słońca, w rytmie słońca. Dla mnie to jest w ogóle coś, co jest cały czas aktualne. Cały czas. Ktokolwiek staniesz gdziekolwiek, będziesz punktem centralnym na kuli. Jakkolwiek czynisz cokolwiek, nie jesteś sam. Cokolwiek czynisz gdziekolwiek, twoja samotność nigdy tylko twoja. Więc przenieś z siebie spojrzenie na ziemi łan. I wiecie, no mamy katastrofę klimatyczną, tak? Przenieś z siebie spojrzenie na ziemi łan. Tak, to ten cytat pojawia się również w twojej książce i to generalnie jest od razu takie dość proste skojarzenie. Tak? Bardzo proszę pani Krystyno. Ja chciałam króciutko zwrócić uwagę, bo jesteś... Olga poruszyła temat nowych treści, nowych sztuk, które nie były grane. Ja chciałam poruszyć coś istotnego dla teatru. W tym czasie, w początkach Kalamburu, Kalambur należał do tej grupy teatrów studenckich, które wnosiły
do naszej sztuki teatralnej nowe formy. Te formy brały się po pierwsze z ubóstwa pieniędzy, a za tym trzeba było skrótowo robić i dekoracje umownie, ale myśmy wprowadzali skrót. Skrót zarówno myślowy, blackout sceniczny, to były kompletnie nowe formy. Jeżeli mogłabym przybliżyć na dość takim śmiesznym przykładzie, to myśmy, jak byli w Szwecji, to jest rok 63, byliśmy na Cyrano de Bergerac w jakimś ich królewskim teatrze. I tam pamiętam, że tam były dosłowne dekoracje, a w pewnym momencie na scenę wchodził koń. No bo tam był potrzebny koń żywy. Więc dla nas to stanowiło osłupienie. Czesiu Jankowski siedział koło mnie, mówi, rany boskie. A jak teraz on, no już nie dokończę. Ale dla nas to był szok, że jeszcze takie formy naturalistyczne drzemią w teatrze. A w tym czasie powszechnie teatr był naturalistyczny. Jak była dekoracja, że płonie, to musiało płonąć. Jak było to, to tak. A myśmy już wtedy cały czas się zastanawiali, jak pewien temat przedstawić skrótem scenograficznym, światłem czy słowem. To wymaga ogromnej dyscypliny intelektualnej przede wszystkim. Chciałabym zapytać najpierw panią Krystynę, może potem Olgo, jakbyś ty mogła też skomentować, w jaki sposób udawało się to państwu wszystko, to zaangażowanie, tą pracę, te pomysły godzić z taką siermiężną dość rzeczywistością, która was otaczała. Przecież trzeba było też jeść, zarabiać, odprowadzać dzieci do żłobka. No przecież to właśnie był najważniejszy powód. Jak się jest młodym i chce się ciekawie przeżyć życie, to przecież trudno żyć tylko żłobkiem, pracą i innymi tego rodzaju naturalnymi rzeczami. Teatr stanowił odskocznię od tego wszystkiego i to nie tylko w czasie, kiedyśmy już musieli zarabiać i rodzić dzieci. Bo dzieci się rodziły zwłaszcza w rytmie słońca, naprawdę. I niesamowicie, zwłaszcza diablice, to była taka scena, w której trzy kobiety grały diablice. Byłyśmy w czarnych trykotach. Ja w ogóle tam nie występowałam, ale musiałam pójść w zastępstwo, bo kolejna diablica zaszła w ciąży i miała rodzić. I musiałam zastąpić, a byłam już panią mecenas. Tarzałam się na scenie, bo takie były sytuacje. No i później na rozprawie pan mój przeciwnik z przekąsem mówi, widziałem panią, pani mecenas, pani ma świetną figurę. Proszę państwa. Ale to był bardzo dobry myk, rozproszyłaś go, niech zgadnę, wygrałaś. Słucham? Tę sprawę. No nawet nie pamiętam, bo przyznam szczerze, byłam co nieco zaskoczona. Oczywiście to było na boku powiedziane, ale myśl się telepała. Olga, dwa słowa też jeszcze w tym temacie. Słuchaj, no zostałam wybita z rytmu przez Krysię. Nie, w sensie takim, że ty masz cudowne poczucie humoru. Musisz wejść w ten rytm słońca, tak, i powiedzieć słońca. Tak. Przypomnij mi proszę. Jak twoje rozmówczynie wspominają to godzenie tego ogromnego intelektualnego wyzwania, jakim była praca w teatrze, takim teatrze bardzo wymagającym, z siermiężną rzeczywistością, która je otaczała? Tutaj znowu wychodzi ta wspólnota i to, że oni sobie po prostu pomagali. Ja kiedyś, chyba ostatnio w radiu powiedziałam, że w sumie to im trochę zazdroszczę. Tej wspólnoty, która trwa do dzisiaj, tak? Bo ciągle się spotykają, ciągle się sobą interesują, do siebie dzwonią. Są poniedziałki pod kalamburem, tak? Które reaktywowały się po pandemii. I to właśnie, jakby tam się coś takiego działo, tak? To pomaganie sobie. Godzenie bycia na scenie wymagającego, godzenie prób z pracą i z innymi obowiązkami, bo tak jak Krysia tutaj wspomniała, na przykład kiedy były festiwale i Krystyna pracowała w biurze festiwalowym, a pracowała też jako prawnik. Radca prawny, to brała urlop z pracy, tak, dzięki swojemu szefowi, który na to pozwalał.
I po prostu dzień i noc, bo festiwal, tak? Dziewczyny sobie pomagały w różnych kwestiach. W kwestiach opieki nad dziećmi, w kwestiach zdrowotnych, finansowych, tak. Wielu, wielu bardzo różnych, bo wszystkim było dookoła trudno. Miałam wrażenie, że to było coś, czego teraz nam jakoś w naszym społeczeństwie, że się tak odniosę, ogólnie brakuje, czyli tego wsparcia wzajemnego. Bez takiego patrzenia, kto co myśli, kim jest, co robi i tak dalej, po prostu trzeba pomóc, to podaje się rękę. Halina Litwiniec wspomina, że żona Piotra Wieczorka, Beata, przychodziła opiekować się małym Michałem, kiedy Halina szła grać, tak? Karolina. Czy Karolina, przepraszam bardzo. Żoną. Tak, to przepraszam bardzo, Karolina. Przepiękna kobieta. Ela Lisowska-Kopeć też wspierała w tej opiece, też o tym Halina wspomina. Nie mówiły mi akurat o tym, czy dzieliły się wystanym w kolejkach towarem, ale podejrzewam, że też tak było. Tak? Czyli w końcu kalambur mieścił się między dwoma sklepami, także można było wówczas, bo myślę, że dzisiaj wiele osób może sobie nie zdawać z tego sprawy. Tak, oczywiście w pewnym momencie. Jest takie zdjęcie bardzo ładne Teatru Kalambur, gdzie właśnie znajduje się on między dwoma sklepami, wisi szyld zastępczy w oczekiwaniu na przydziały. Sklep mięsny i spożywczy. Tak. Także było to naprawdę na wielu poziomach. To było też pomaganie sobie na przykład, nie wiem, no mówiłam o tym, że w radiu też o tym mówiłam, że kobiety też zabierały swoje dzieci na próby, tak? No bo jakby no, moja mama też mnie zabierała do pracy na uniwersytet, bo jak w lecie były zamknięte przedszkola, no to trzeba było z tym dzieckiem coś zrobić. Dostawałam kredki, miałam siedzieć cicho albo sobie coś tam rysować, albo sobie coś tam oglądać. A dzieciaki moich rozmówczyń, nie wszystkie, część, siedziały na widowni i oglądały próby w czasie takich sytuacji. Więc naprawdę to było na bardzo, bardzo wielu poziomach. Wspieranie się nawzajem. Czy ktoś... Dlatego to chyba było możliwe w ogóle, tak? Właśnie poprzez to działanie wspólnotowe. A czy któraś z twoich rozmówczyń powiedziała ci o porażce, o tym, czego brakowało jej w kalamburze, o tym, co wspomina źle, o tym, co było nie tak? Bo opowiadasz tutaj i rysujesz taki bardzo trochę idealny świat. Słyszę kątem ucha, bo tak było, ale pozwólmy powiedzieć autorce. Wiesz co, no, świat generalnie nie jest idealny, tak? I na pewno takie rzeczy były, ale one w tych rozmowach chyba się raczej nie pojawiają, tak? Może gdzieś tam między wierszami, ale nie, raczej nie. Raczej myślę, że one tam znajdowały, mam takie wrażenie, moje rozmówczynie, często to też podkreślają, że niektóre nazywają kalambur domem, tak? Drugim domem, więc... Niektórzy tutaj się uśmiecham do ojca, nawet to był całkiem dom, bo ojciec mi kiedyś wyznał, że sypiał. Tylko przez pół roku. Po roku sypiał w teatrze, ale to nie była to jedyna taka sytuacja. Były osoby, które z różnych względów czasami w tym teatrze pomieszkiwały po prostu, więc to był taki rodzaj domu. A w domu czasem jest dobrze, czasem jest tak sobie, ale jeżeli się dogadujemy, jeżeli ze sobą rozmawiamy, to się jakoś udaje. Kątem ucha słyszę, że rozmowy na widowni są coraz głośniejsze, więc myślę, że zaraz będziemy musieli oddać Państwu głos. Zrobimy to z przyjemnością, ale Olga, pozwól jeszcze dwa takie pytania. Jedno, słuchaj, co Ci zostało w życiu po tej pracy, po kalamburze? Wiesz, to jest takie pytanie przenośnia trochę. Czy patrzysz teraz na pewne rzeczy inaczej? To jest twoja pierwsza książka, śmiało. No taka rzeczywiście pierwsza całościowo moja, bo tam wcześniej były jakieś antologie i tak dalej, ale nie tego typu. Zostały mi relacje z paniami z kalambura, które bardzo cenię. Została mi pogłębiona wiedza na temat tego, co się wtedy działo nie tylko w kalamburze, ale także we Wrocławiu. I mogę tutaj śmiało stwierdzić, że już wtedy Wrocław był stolicą, europejską stolicą kultury. I tu znowu przywołam festiwale, które były oknem na świat, które były oknem na Europę.
Jak Krystyna Kuc opowiadała mi, jak to wszystko było organizowane, jak Krysia Stoga mi to opowiadała, jak inne dziewczyny mi to opowiadały, to ja po prostu siedziałam i miałam szczękę gdzieś tam w okolicy stóp, bo zdawałam sobie sprawę z tego, że wtedy nie było internetu, nie było maili, nie było możliwości komunikacji, były zamknięte granice. Komórek nie było, dokładnie. Ale było dużo szarych komórek za to. A tu nagle po prostu przyjeżdża do Wrocławia cały świat, tak? A wraz z tym całym światem artystycznym przyjeżdżają dziennikarze, wysiadają na dworcu i znają cztery słowa, tak? Polska, Wrocław, kalambur i festiwal. Może tak? Jeszcze którędy. Tak, którędy. I co jest też niesamowite, pół miasta jest zaangażowane w ten festiwal i co któryś wrocławianin zapytany, gdzie jest ten kalambur, umie wskazać bez pudła. I tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, bo to mnie bardzo uderzyło. Powstała diagnoza pola kultury wrocławskiej. Bardzo Państwa zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem, bo jest ciekawy z wielu względów. Ale jest tam taki fragment marki, wrocławskie marki. I wśród tych marek jest Teatr Kalambur. Teatr, który de facto nie istnieje od 1994 roku. On dalej w społecznej świadomości jest marką tego miasta. Dlatego właśnie wspomniałam na początku. Dlatego właśnie wspomniałam na początku naszej rozmowy, że pytanie, czy życzylibyśmy sobie takiego właśnie teatru dzisiaj, takiej marki. Natychmiast, już. Szanowni Państwo. Dobrze, Olga, jeszcze powiedz mi proszę, we wstępie zaznaczyłaś, że ciąg dalszy nastąpi. Powiedz mi, jakie plany, czy chciałabyś ten teatr Kalambur, to niesamowite zjawisko i te niesamowite rozmówczynie jakoś jeszcze dalej pociągnąć, wyeksploatować, poznać bliżej. Jak to widzisz? Moje kochane, dacie się wyeksploatować? Chyba tak. Nie, jesteście wiecznie silne, młode i wspaniałe. Chcę powiedzieć energią taką swoją. Chcę powiedzieć, że tak, no przede wszystkim jeśli chodzi o kolejne spotkania, no to mam też zaproszenie do licealnych szkół i na jedną z uczelni, więc będę się bardzo starała przybliżyć młodym ludziom ten temat, nie tylko kwestie herstoryczne, ale w ogóle teatru, kalambur, festiwali i tak dalej. Myślę, że jeszcze trochę rzeczy zrobimy z obecną tutaj wspaniałą, z którą się zaprzyjaźniłam i mogę ją nazwać wręcz siostrą, Mirą Ciechowską-Nikodemską. Mamy różne pomysły, ale nie zdradzimy na razie, ale mamy. Natomiast ja też w tej chwili jakiś czas temu zaczęłam, ja odłożyłam to, ale wróciłam teraz, pracować nad powieścią. I w tej powieści bardzo ważną kwestią będzie kwestia teatru, kalambur i festiwali. I herstory też? I herstory też. Znaczy jakoś tak lubię te herstorie i lubię poznawać świat z kobiecej perspektywy. Cieszę się, że teraz ta perspektywa, coraz częściej ta narracja dochodzi do głosu. I dobrze, bo to równoważy świat. Wcześniej było przechylone bardziej w męską stronę, teraz jest troszkę przechylone w damską stronę, w żeńską stronę i dojdzie to wszystko pięknie do równowagi. Bardzo w to wierzę. No tak, to jest to właśnie brakująca połowa dziejów. Olga, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. To była taka nasza pierwsza część. I ja teraz oddaję już głos Państwu. Właściwie zrobię to za minutkę, dobrze? Jeszcze raz przypominam taką moją prośbę, żeby kierować pytania do mikrofonu. Tam z tyłu jest mikrofon. Jest Emilia. Ale zanim jeszcze pytania ze sceny, to ja chciałabym serdecznie podziękować pani Krystyno, bo ja czytając książkę Olgi już kilka dni temu miałam ten przywilej, że dostałam ją jako pierwsza. Ja muszę powiedzieć, że pani zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Pani postać, pani w ogóle taka determinacja i to jest taki mój osobisty tutaj, osobisty wątek tego spotkania, ale też na pani ręce chciałabym serdecznie podziękować wszystkim rozmówczyniom, które zechciały się podzielić tymi pięknymi historiami, bo myślę, że jest to naprawdę pewien bardzo mały kamyczek do tego wielkiego ogródka, jakim jest historia teatru widziana z perspektywy kobiet. Także pani Krystyno, dziękuję bardzo. I na pani ręce, uwaga. Teraz werble. Mam wstać. Nie musisz.
Jeśli mogę ci pomóc. To ja też aż tak odważna nie jestem, żeby tutaj wychodzić z kaczką. Pani Krystyno, dziękuję bardzo. W imieniu wszystkich koleżanek pierwszy raz na scenie czuję się naprawdę zaskoczona i nie wiem, jak się mam zachować. Ale śmiało nie idziemy jutro do sądu. Po pierwsze, ten uderzający komplement, że to w ogóle już zapomniałam, co pani powiedziała. Wiem, że byłam zaskoczona. Po drugie, no nic naprawdę nadzwyczajnego, żeśmy nie zrobili. Żyłyśmy normalnie, adekwatnie do czasu. Ten czas był trudny, dlatego wyzwalał tą przekorę i energię, żeby temu trudnemu czasowi sprostać. Wygoda nie. Jeszcze chciałam... Może proszę usiąść, dobrze? Chciałam, bo znowuż zapomnę z tego wszystkiego i z tych emocji. Chciałam osobiście przekazać podziękowanie i przeprosiny Haliny, bo ona biedna jest daleko i jeszcze w dodatku zachorowała i bardzo prosiła, że normalnie byłaby tu razem z nami, ponieważ ona o to prosiła, to przekazuję to niniejszym oficjalnie. A z tymi kwiatami to naprawdę nie wiem, co zrobić. Ale mamy tutaj wazon. Połóżcie je, policzymy i ile dziewczyn przyszło, które siedzą w tej książce, no to po jednym dam. Mogę oddać swój. Mamy też niespodzianki, spokojnie, to jeszcze na to przyjdzie pora. Nie, nie, absolutnie nie. Ja wiem, dlaczego pani powiedziała kaczka, bo ja przeczytałam książkę, ale mimo to, respekt nie pozwala mi wychodzić tutaj z kaczkami. Czy mogę wrócić po pierwsze do swojego panieńskiego nazwiska? W ogóle nie wiem, czy ci powiedziałam. Bo jednak zaczynałam w Kalamburze jeszcze jako Krystyna Wołoćko. Tak, był rok 58, a wyszłam za mąż w 60. W pałacyku było wesele. Już o weselu to dajmy spokój. I do tej pory drżę, że przyjdą i powiedzą, gdzie bigos. Ale proszę państwa, chodzi o to, to po pierwsze Krystyna Wołoćko, dlaczego ja na tym ślubie nie zastrzegłam podwójnego nazwiska? Pracuję całe życie na tego stogę. No, żeby on był sławny. Ale mam przezwisko, które idzie ze mną, niezależnie, czy byłam Wołoćko, czy byłam Stogo, Kaczka. Tak. I bardzo proszę tak do mnie mówić. Czuję się bezpiecznie. Bezczelny Piotr Wieczorek mówił jeszcze na siebie Blaskodzioba. A jak ty mówiłeś, to już dajmy spokój, bo mam napisane. Przepraszam za dygresję zbyt długo. A czy można prosić do mikrofonu? Dobrze, ja może podam tutaj. Ja wiem, ale streaming nas nie słyszy. Stasiu, każdy z nas ma dobry głos. No właśnie, chciałam dodać tutaj taką dobrą, drobną dygresję, że wtedy w teatrze nie było mikrofonów. No. Oczywiście, było nas słychać. Doskonale. Ale nie słyszy nas internet, także proszę do mikrofonu. No właśnie. Ja chciałem powiedzieć, że... To wszystko, o czym panie mówicie na temat naszych dziewcząt z Kalambura, ośmielam się tak powiedzieć, że były piękne, utalentowane i bardzo odważne, naprawdę odważne, to czasy były ciekawe. Znaczy to, co nas otaczało, to była szarobura taka, jakaś breja. Ale jednocześnie stał się cud we Wrocławiu autentycznie. Nie bez kozery się stało, że tutaj w tym czasie działały takie, nazwijmy to, przedsięwzięcia artystyczne jak Pantomima Tomaszewskiego, czyli Henryka Koeniga, jak Grotowski, który się przeniósł z Opola, że tutaj przyjeżdżali ludzie tej klasy jak Jean Ribaro, jak Marcel Marceau, który zresztą żonę sobie znalazł we Wrocławiu, kobietę. Kalambur, Gest, to były wtedy teatry studenckie, ale autentycznie Warszawa przy nas była Kopciuszkiem. Jeśli tak zwane, nie pamiętam jak to się nazywało, już wielu rzeczy nie pamiętam, wyjeżdżały co jakiś czas do Warszawy, to cała Warszawa snobowała się na Wrocławiu. To była zasługa
człowieka, który szarpał się z męcami z Białego Domu za Odrą. Nazywał się Jurek Nowak. Miał 42 lata, jak umarł na zawał. Świetny, fenomenalny facet. On kulturalny. On ściągnął 13 rzędów tak do Wrocławia, a nie przenieśli się, bo tu stworzył warunki tamtych czasów. Dzięki niemu między innymi powstały tak fenomenalne, naprawdę fenomenalne przedstawienia, jak Włodka Hermana Szewcy, prapremiera światowa, bo przecież ani przed wojną, ani sanacyjna cenzura, ani powojenna, czyli tak zwana komunistyczna, oni byli komuniści, złodzieje byli i tyle i są, nie pozwalała na to, żeby Szewcy były wystawiane w teatrach. Tak jak powiedziała Olga czy pani, dzięki Włodkowi Szewcy mieli premierę w Kopenhadze, w Moskwie, w Petersburgu, w teatrach amerykańskich i hiszpańskich. To było wydarzenie. Świat odkrył genialnego twórcę. Jaki był, taki był. No. Ale był genialnym twórcą, takim jak Witkacy. I myśmy byli, to był bardzo odległy wyjazd, byliśmy z Rytmem Słońca Urszuli Kozioł. Ja uważam, że po wojnie nie było większej poetki niż Urszula i to jej się Nobel należał. No ale trudno. To Szwedzi mają takie poczucie gustu i humor. No. To jest cały tytuł i wiąże się z plamami na słońcu. Tak jest. Z rewolucjami, z tym, ale przede wszystkim... Ale chciałem państwu opowiedzieć coś, co jest anegdotą, a właściwie już takim faktem historycznym, jak byliśmy w Nowym Jorku, nawiasem mówiąc, występując na Off-Broadway z Rytmem Słońca, dostaliśmy 68. dużo lepsze recenzje niż metro z Warszawy, które pojechało po klęskę, bo się okazało, że ich popisy baletowe są archaiczne. I tam przeżyłem dziwną rzecz, mianowicie dostaliśmy z Urszulą, znaczy Urszula i ja, zaproszenie do reżysera ukraińskiego. On się Denysenko chyba nazywał. No to jeszcze pamiętam. I okazuje się, że on był dokumentalistą, mówił świetnie po polsku, co nas wtedy rozśmieszyło, bo on Ukrainiec urodzony w Gliwicach, a ja Polak urodzony na Syberii. Także śmieszyło nas to bardzo. I okazuje się, że on był przygotowany do rozmowy z Urszulą, znał jej twórczość i całe fragmenty utworów cytował. To były nieprawdopodobne przeżycia. Już za dużo gadam. Do widzenia. Szanowni państwo, ktoś jeszcze chciałby? Jest pytanie tam. Momencik, bo tu... Już jest mikrofon, jest. Mogę? Chcę uzupełnić to, co Staszek mówi, bo skoro o Nowym Jorku taką lekcję dał na podróż Ludwik Flaschen, że kiedy będziesz w Nowym Jorku, na ulicy zaczepią cię, ciągle będą chcieli tego dolara, a ty, patrząc mu w oczy, powiesz: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowy. Ile się trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto ją stracił. I on głupieje. I to była prawda. To była lekcja od Ludwika Flaschena na podróż. Taką dostałam, bo Maciek Suszyński z kolei pomagał nam się tam też znaleźć, żebyśmy trafili, żebyśmy zobaczyli, co się dzieje w muzeach, co się dzieje w świecie. I tam to się dawało poznać. Myślę, że warto to przypomnieć, bo akurat pokolenia były różne, ale kalambur sięgnął po króla malowanego. I to, co zrobił kalambur z królem, właśnie wtedy, kiedy były strajki różnych, teatry były zamknięte w Polsce, ale tam, w tym królu malowanym, dopatrzono się i tych jakichś osób, które otaczały go jakimiś epitetami pełnymi takiego jakiegoś zmyślonego podziwu, zachwytu.
A tymczasem tam się dzieci włączyły w ten wymyślony przez Litwińca ten policyjny pościg za, prawda, za tym chłopcem, który się ośmielił rzec królowi prawdę. Rzec królowi, który nie wiedział razem ze swoim dworem, że krawcy, którzy przyjdą szyć te szaty dla króla, nie będą mieli szat w ręku. Natomiast jeszcze Litwiniec wyposażył ich w bełt. W ten bałt, jak to się mówi, lwowski bałak. Ten lwowski bałak, który się tam wymyślali krawcy. Natomiast dzieci wiedziały, że trzeba mówić prawdę. Że prawda jest ważna. Że trzeba pomóc. I one dawały schronienie tym temu chłopcu, który się odważył powiedzieć prawdę. Chowały go między rzędami swoich tam na sali. Więc myślę, że to, co sprawił, to, co dał Polsce wtedy i nie tylko Polsce, ten teatr wtedy, kiedy były żelazne granice między krajami, a nawet między miastami. Już ten Berlin rozpodzielony na pół z tym murem, że nie daj Boże, ktoś tam chciał przejść. Raz strzelano do ludzi. A tutaj nagle przefruwa przez granicę teatr studencki. Ci młodzi ludzie, tamto pokolenie, chce się czegoś dowiedzieć od swoich rówieśników. Chce ich poznać. Tamci też się chcą zorientować. Tworzy się międzynarodowe porozumienie całego pokolenia, nie tylko w Europie, ale w świecie. I to była zasługa także naszego partyjnego Litwińca, który nie ukrywał, że jest członkiem partii, ale nigdy żaden spektakl, żadne realizacje rzeczy w Kalamburze nie były partyjne. Były w tej zmowie młodzieży z całego świata. I myślę, że to jest wielka też zasługa Bogusia, że umiał się porozumieć, że był świetnym organizatorem, że szukał stale jakichś rzeczy, przez które mógł przemycić wartości. Zwłaszcza wtedy, kiedy przelatywały tutaj nad Wrocławiem bombowce ciągnące na Pragę, do której weszły czołgi. Tutaj się były odwołania do tego, który się podpalił. Do którego się podpalił do Siwca. W Pradze, bo w Warszawie, tak. Janek Palach w Pradze, tak. Tak, także to są takie rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. Dlaczego ja o tym mówię? Najprościej, w sposób pokazowy. Jest tak, to i owo, program telewizyjny, prawda? No więc oglądamy program telewizyjny. 70-lecie Opola, 40-lecie Opola, debiuty w Opolu. Na każdym kanale istnieje poza Warszawą stolicą, jest też stolicą Opole. O Wrocławiu mamy takich teraz. Mamy takich teraz gospodarzy, którzy nie potrafią, nie tylko, że nie potrafią kontynuować tego, co było we Wrocławiu wielkie, piękne, mądre, tylko specjalizują się w wymazywaniu z uczestnictwa w literackich, międzynarodowych spotkaniach we Wrocławiu. To im przeszkadza.
trudno. Dziękuję bardzo za ten głos. I tutaj mamy kolejne pytanie. Pani w okularach, wydaje mi się, tutaj miała pytanie. Ja mam takie pytanie dokumentacyjne. Skądinąd wiem, ale być może większość na sali nie będzie wiedzieć. Geneza kalambura. Nazwy. Kto wymyślił, jaka była cała ta historia? Nie, Michaluk. Tak. Jeżeli mogę powiedzieć, to tutaj w 56 roku powstał, w 55 premierę miał Studencki Teatr Satyryków Ponuracy. Wstawił dwie premiery, dwa przedstawienia. Pierwsza składanka, a w drugiej zadebiutował Boguś Litwiniec, który wtedy przyjechał do Wrocławia jako asystent fizyki i oczywiście wszedł do tego zespołu, grał główną rolę w sztuce, która się nazywała Przez palce. Była jedną z bardziej naprawdę ciekawych i miała kilkanaście przedstawień. Ale chodzi o co? Po czym Ponuracy się rozpadli, wakacje przyszły, a prowadził Ponuraków aktor Teatru Polskiego nieżyjący Zbigniew Wójcik i po prostu wypadło. I wtedy 8 osób z Ponuraków, Boguś wspólnie z Michalukiem, swoim przyjacielem, pomyśleli o stworzeniu nowego teatru na bazie między innymi tych 8, których już mieli. Z tych 8 żyje nas dwoje. Ja i Michał Jędrzejewski, który wtedy był studentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, na trzecim chyba roku był scenografem. I Lukierski był zawsze i wyłącznie dostawką. Pisałyśmy z Kucową, jak siedziałyśmy we Francji. Patrzymy na Mont Blanc, jesteśmy u jego stóp. Dziwimy się, że nie doszlusowałeś, bo on zawsze doszlusowywał na wszystkie nasze ten. Lukierski był, że tak powiem, sympatykiem krążącym wokół kalamburu, ale zażartym. Chciałam także, geneza była taka, że oni we dwoje mieli koncepcję tego teatru, a nazwę wiem, że wymyślił, znaczy ułożył Michaluk. Jaka geneza nazwy była, nie wiem. Boguś we wspomnieniach, które mam, bo ty nie masz wszystkich książek, była jedna na 10-lecie kalamburu, jeden egzemplarz mam tylko ja. I chyba jest w Ossolineum. I tam, zdaje się, jest troszeczkę na ten temat powiedziane, ale na pewno tam jest napisane, że autorem kalamburu, znaczy twórcą nazwy był Michaluk, który później się przeniósł do Warszawy i on, że tak powiem, literacko wspierał w pomysłach Bogusia. Także tak się to potoczyło. Chciałam tylko, nawiązując do wypowiedzi Urszuli, jeżeli mi wolno. Urszulo, poruszyłaś bardzo ważny wątek, malutki, kwestii tych wydarzeń w 68 roku. W 68 roku Kalambur wystawiał Dobrodzieja Złodziei w naszym teatrze. W tym był taki czas, że w tym czasie chyba 5 albo 6 dni strajkowali studenci, czyli cały uniwerek był zamknięty. Niektórzy profesorowie z nimi tam też nocowali. Ludność Wrocławia znosiła kosze z jedzeniem pod drzwi tej bramy. Tej bramy nie mogli sforcować milicja ówczesna. I pamiętam, że wisiało takie słynne hasło: witamy 5000 argumentów towarzysza Piłatowskiego. To był sekretarz wojewódzki partii. I on sprowadził 5000 zamówców.
od czasu do czasu później, w czasie grania tego dobrodzieja złodziei, milicja pędzała demonstrujących studentów. I oni uciekali, bo to była jedna z takich kryjówek. No wiecie, do kalamburów wpada się tam przez tą taką jakby sień, po czym na górę. Także były to sceny chyba 3 razy, bo ja grałam w Dobrodzieju Złodziei malutką scenkę i pamiętam te sceny, w której Boguś mówił otwierać drzwi, no przerwą najwyżej przedstawienie. Oni się po prostu tam chowali, gonieni pałkami, ale była rola Bogusia. Bardzo ważna, Urszulo, poruszyłeś. Wiem, jak siedział i nie wychodził z tego białego, jak myśmy nazywali, domu, ponieważ na festiwal przyjechali Jugosławianie, którzy mieli w swoim występie scenę palenia się palacha. Tak, to było oczywiście na ekranie. I teraz oczywiście ani cenzura, ani komitet wojewódzki, a tu festiwal jest, powiedzieli, że za chińskiego Boga nie puszczą tej sceny, tylko puszczą wtedy, kiedy będzie wykreślona ta scena. Z kolei Jugosławianie, oni się mogli wstawiać, bo mieli winny troszeczkę reżim, więc oni powiedzieli, że oni nie zagrają i korzystając z obecności, tu podaję, 150 dziennikarzy zagranicznych zorganizują konferencję prasową i powiedzą, dlaczego nie wystawiali tego, nie brali udziału w tym, pokazano im tą scenę wykosić. I Boguś 3 doby tłumaczył tym twardogłowym, co wybierają. Czy tą konferencję prasową z odpowiednim, prawda, wydźwiękiem, czy puścić no, Jugosławian w małym teatrzyku Kalambur, bo tam się mieściło 140 miejsc. Ale żeby było jeszcze bardziej ciekawie, to tam dwie osoby, czy dziewczyna jakaś przechodzi, miały przez moment przejść nago. Więc część Wrocławia nie wiedziała o tym palachu, że tam się będzie palił na tej scenie, a druga, że będzie ktoś nago. I to był szok, bo jak Boguś wywalczył, przyszedł urobiony, w ogóle nie, przez 3 dni nie był do życia, bo przekonał tych durni, że trzeba to puścić. Poleciało, było, widzieliśmy, rewolucji z tego nie było. Ale proszę sobie wyobrazić, to było wyzwanie wtedy rzucone w twarz. To było wyzwanie rzucone w twarz i taki był Boguś. Z jednej strony wrzeszczał, że jest lewicowiec, a z drugiej strony dzięki takiej postawie i podejściu do sztuki załatwiał rzeczy wtedy niewyobrażalne po prostu. Niewyobrażalne, często za to odpowiadając. No takie były czasy. Tak nas to kształtowało. Ten chłopak, który grał, miał na imię Sreczko, to się śmieszyło za nas, był Chorwatem, zginął w czasie wojny bałkańskiej, walcząc po stronie Serbów. Już powiedziałem, nie mówię. Olga, no nie chcę tutaj nic sugerować, ale chyba masz materiał na drugą część książki. Ja już mówiłam, że to jest naprawdę wręcz niewyczerpana studnia tematów, tak? Teatr Kalambur. Szanowni Państwo, jeszcze jakieś pytanie? Mam jeszcze chwilę czasu. Ja bym chciała. No to musimy mieć parę chwil. Nie, nie, ja tylko krótko. Ile mamy jeszcze czasu? Ja zagrałam w światowej prapremierze Zegarów Ubieńskiego w reżyserii. Nie, puszczona, bo wiesz. Ja chciałam powiedzieć dlaczego. Ja byłam w Kalamburze krótko, ale że tak powiem treściwie, bo do dzisiaj pamiętam tekst, że Paulinka w pełnej krasie paraduje, gnie się, kusi, jest bardzo wolna, sunie osią gabinetów. I tak się zaczynał Gerczak koło mnie, inni koło mnie. Ale dla mnie Kalambur, ja byłam tą, która przychodziła do drzwi Litwińca jako aktoreczka młodzieżowego teatru Sylaba, którą notabene Marek Koterski w Wojewódzkim Domu Kultury na Mazowieckiej założył i ja tam mówiłam wiersze.
żeby mnie przyjął do Kalambura. A on powiedział, że ja nie mam 18 lat i nie mogę. Ale jak zobaczył przedstawienie, to i potem ja wygrywałam konkursy właśnie z wierszami pani Urszuli, kiedy mając 16 lat, 16, mówiłam, że usta mnie bolą od niecałowania. To jest łuskanie grochu. Potem, tak. I w ten czas, ale trochę musiałam poczekać do 18 czy 19. Dla mnie to było imponujące, wiecie państwo, i mobilizujące. Ja dzięki Kalamburowi znam dobrze języki obce. Dlatego, że mój ojciec raz mówił, że tu Niemcy wrócą i trzeba się niemieckiego uczyć. Babcia mnie sobie Lwowa uczyła francuskiego, ale się podszkoliłam jeszcze w hiszpańskim, bo tutaj przyjeżdżały z całego świata. Pamiętajcie, Brazylijczycy. Ja pierwszy raz w życiu zobaczyłam jakieś instrumenty i moim marzeniem było pojechać do Brazylii. Spełniło się to w 40 lat potem. Wszyscy, to takie, kalambur to takie było marzenie życia, a kalambur bez tych festiwali teatru otwartego też jakby no, podbijał swój bębenek i swoją obecność na mapie świata. Bo na przykład Kalatończyk z Katalonii, jak wystąpili, nie wiem czy pamiętacie, z tymi krzyżami, z tą pieśnią na scenie Teatru Polskiego, to ja sobie pomyślałam, Boże, czy ja kiedyś będę mogła pojechać do Hiszpanii i do Katalonii. Też 50 lat później się to stało. Ale dla mnie ten teatr, po pierwsze tak, w tym teatrze była moja późniejsza szefowa Polskiego Radia i Telewizji, Lena Kaletowa. Potem sąsiadką teraz jest przez ulicę Mira Żelechower, która była scenografem. Kochana Krysia Pater, jak zostałam dziennikarką radiową, przychodziła i czytała swoje wiersze. Powiedz, że cię namówiłam, że musisz mieć tomik, bo jest to świetna poetka. Tu są same talenty, talent na talencie. Nie mówiąc, że tak, że Staszek mnie hołubił w Polskim Radio, gdzie pracowałam w jego redakcji, w redakcji u Waligórskiego i w ogóle wszyscy inni. I ten kalambur nauczył mnie wiele rzeczy. A poza tym najważniejsze, i to jest anegdota. Drodzy państwo, ja się założyłam w kalamburze, pamiętasz Lena? I pamiętacie, że ja się dostanę do szkoły teatralnej. I co ja wykorzystałam? Pani wiersze, te usta mnie bolą od niecałowania, to też był szok w tej szkole. A poza tym, a ja mam swój intymny świat, bo to był rok 68-69 i ja widziałam w tramwaju młodzież, która dmuchała do woreczków, do kleju. To i ja na egzaminie zaśpiewałam, a ja mam swój intymny mały świat. To był 69-70 rok i mnie przyjęto do tej szkoły i do dzisiaj Rada Artystyczna Kalambura, która się założyła, miała mi wypłacić średnią polską, nie wypłaciła. Także, no, ale bardzo dziękuję. Nie chciałam być aktorką, chciałam znać warsztat teatralny. Wszystkim dziękuję, bo... No gdzie? No, musiałabym mieć to do dmuchania. Także dziękuję wszystkim, naprawdę, tym, którzy mnie lubili, tym, którzy mnie nie lubili, tym, którzy mnie niszczyli. Wzięłam swoją teczkę, też na mnie pisali z tego teatru, ale płeć męska, żadna dziewczyna chyba nie miała odwagi. Także wszystkim bardzo, bardzo dziękuję, tym bardziej, że ciągle potem robiłam reportaże z Kwietko Bębnowskim. Przecież nagrywałam, a on tam siedzi z Marysią Dobrowolską w radio i w telewizji powstały te programy. Bardzo dziękuję. Tak mnie ubogacił, tak mnie ukształtował ten kalambur. Poza tym ja się nim chwalę, że byłam córa kalambura. Ja króciutko jak można. Proszę państwa, jeszcze chciałem, bo zapomniałem o tym mówić, a to akurat dotyczy czterech moich przyjaciół, w tym jednego świadka ze ślubu. Otóż w owym czasie, na przełomie lat 60., 70., Wrocław był potęgą, jeśli chodzi o plakaty. Powstała specjalna szkoła wrocławska i to był tak. Jasio Aleksiun, mąż Miry, która jest znakomitą malarką. Mówię to, żeby nie myślała, że ją wykorzystuję tylko. Janek Sawka, nieżyjący, który zrobił wielką karierę rzeczywiście ku mojemu zdziwieniu jako malarz w Stanach, a był rysownikiem. Jurek Czerniawski, z którym nie wiem, czy w ogóle istnieje, Get Stankiewicz,
To była czwórka niewyobrażalnie zdolnych ludzi. Niewyobrażalnie. A plakaty Jasia na przykład, Aleksiuna do tej pory stanowią no, ozdobę najwyższych lotów w teatrze współczesnym, bo rzeczywiście robił plakaty genialne. To tak gwoli historii przypominam. Już. Chcesz jeszcze raz? Ja chciałam tylko dodać, że rzeczywiście to, co mówiła... Olga? To, co mówiła Wanda Ziębicka-Has, tak. I to, co też powiedziała wcześniej mi kiedyś w rozmowie Krysia Pater, że kuźnia talentów przy Kuźniczej, tak? Ale wcześniej jeszcze w Pałacyku, w piwnicu pod Edulem. Moje rozmówczynie, bo znowu wrócę do książki, to są aktorki, ale to są też dziennikarki znakomite, tak jak pani Lena Kaletowa, Wanda Ziębicka-Has, przedsiębiorczynie, tak jak Maria Dobrowolska, ale też poetka, też twórczyni, jak pisząca również, pracująca z młodzieżą, wydająca książki, społecznie zaangażowana Krysia Pater, jak pełna energii i ognia Mira Aleksiun, jak pełna zaangażowania i w kwestie teatru Kalambur Mira Ciechowska-Nikodemska, jak Elżbieta Lisowska-Kopeć, która ciągle robi fantastyczne projekty z obecną tutaj, bardzo się cieszę, Aleksandrą Kubiak. Dziewczyny, pozdrawiam was, wspaniałe projekty artystyczne. Brawa, brawa. I mogłabym tak długo, Urszula Kozioł, która cały czas pisze przecież i felietony do Gazety Wyborczej i pracuje w miesięczniku Odra. I teraz będzie tomik, wiem, za chwilę. O, tutaj zdradziła Wanda tajemnicę wydawniczą. Po prostu wszystkie te kobiety robią bardzo wiele, wiele, mnóstwo ciekawych, inspirujących, twórczych rzeczy i są aktywne i pomagają innym. I angażują się w wiele spraw. Tak, jeżeli miałabym wrócić do pytania, co mi zostało, to mi też została inspiracja. Tak, inspiracja do tego, jak można twórczo żyć i wykorzystywać, naprawdę wyciskać każdą minutę, tak? Bo warto po prostu. One są też taką inspiracją. Bardzo Państwa zachęcam, żebyście się nimi zachwycili i zainspirowali. Czy mamy jeszcze chwilę na pytanie, czy tak? Szanowni Państwo, jeszcze jest tutaj pozwolenie na kilka pytań ze strony organizatorów. Ktoś jeszcze, tu widzę z tyłu jest prośba i z przodu jeszcze tutaj. Pani Olgo, chciałam bardzo podziękować za ten ogromny wkład pracy, bo to jest robota nie do przerobienia, skoro pani planuje następne, czyli dalsze ciągi nastąpią. A chciałam zapytać, czy ma pani też w planach rozmawiać nie tylko z osobami proweniencji artystycznej, ale również administracyjnej? Bo ja mam na myśli w tej chwili panią Janinę Kadaj. Ona była wiele lat związana z Kalamburem. Doskonale panią pamięta jako baby. I chciałam zapytać, czy ma pani możliwość też wziąć jej osobę pod uwagę, jej pracę długoletnią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To bardzo ważna kwestia. Oczywiście to jest tak, że wiadomo, wybór jakiś musiał być. Książka ma nie jest z gumy, tak? Nie ma swoją objętość, ale na szczęście istnieje coś takiego jak internet, który jest z gumy, a może nawet jeszcze bardziej. Więc mamy z Mirą Ciechowską-Nikodemską różne pomysły, żeby upamiętnić też wiele innych sytuacji, osób, właśnie wykorzystując do tego media cyfrowe, bo to będzie nam no, pomocne po prostu. Jeszcze kolejne pytanie, prosimy. Moje pytania... Spotkamy się we wrześniu, bo Ewa Dałkowska, którą tak. Spotkała nam w jakimś festiwalu niedawno, powiedziała, że we wrześniu na pewno przyjedzie. Tak, proszę Państwa, pozwolę sobie, jeśli mogę, zaprosić, jeżeli będziecie mieli ochotę, do Kalambura, do kawiarni pod Kalamburem, obecnie Art Cafe Kalambur. 4 września ma być spotkanie. Oczywiście będą jeszcze informacje, także proszę śledzić media społecznościowe. Bardzo zachęcam do polubienia i śledzenia Facebooka Teatru Kalambur, bo tam znajdziecie też mnóstwo ciekawostek, informacji o tym, co się dzieje teraz, o tym, co się działo kiedyś. Pani Urszula jeszcze chciałaby zabrać głos, proszę bardzo. Ja po prostu nie podziękowałam Kalamburowi
za to, że mnie zabierał ze sobą, za to, że wystawiał moje teksty, za to, że był trochę zapomnieliśmy jeszcze, że było pismo Poglądy Młodych, że z tych poglądów przyszło kilka osób właśnie do kalamburu później. Także zawdzięczam to, że to, co człowiek piszący, tak jak ja, właściwie mówi do ściany, nie do czyjejś twarzy. Nie wiadomo, kto te wiersze przeczyta, czy przeczyta w ogóle. Także w końcu ja mówię, że trzeba byłoby puścić na wodę w butelce, ale nieszczelnej. Tak, żeby już wrócił nie do mnie, tylko żeby wrócił do kogoś, żeby ktoś to znalazł, żeby ktoś się zdziwił, że są tutaj teksty, które pisane były w ciszy, niemo. A teatr, aktor nadaje mu dźwięk, daje mu głos, daje mu intonację, daje mu melodię. Do kalamburu przyszli przecież z konkursów recytatorskich głównie. To byli aktorzy, oni umieli powiedzieć, umieli wygłosić tekst. Nie mówili, że jeśli jest napisany, to musi być zanucony. Ja już napisałam felieton, nie śpiewajmy Pana Tadeusza, na litość boską. Trzeba słyszeć słowo. To słowo, które nawet wtedy, kiedy czytamy cicho, tylko trzeba, to musimy je słyszeć i musimy wiedzieć, że wiersz ma swoją własną melodię, że słowo ma melodię. Nie trzeba szukać jeszcze dodatkowo. Oczywiście są rzeczy, które można zaśpiewać. Pola Raksa to robiła znakomicie. No więc można, ale nie wyłącznie. Przyjeżdża Maciej Prus, wybitny reżyser. Wszyscy się nim cieszymy, pamiętamy go. Coś zrobił dla Wrocławia. A on mówił, ale Gucio tak pięknie wygłosił, Holubek, wygłosił ten tekst, który miał w Dziadach. Bardzo pięknie, ale tam by się przydała melodia. Ja mówię, Jezus Maria, no dajcie spokój. Trzeba wiedzieć, czym jest wiersz, kiedy możemy go zaryzykować, odśpiewać, a kiedy po prostu zatrzeć to, czym słowo wiersza, co słowo wiersza dźwiga. Dziękuję bardzo kalamburowi, że mi dał szansę, że wiedziałam, że mogę ufać, że nie zrobią krzywdy myślom, które tam gdzieś przekazą, które są wpisane w ten rytm. Aktorzy to inaczej oczywiście oddają. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Dziękujemy bardzo za te przepiękne słowa. Zanim jeszcze jedno pytanie z publiczności, pani Krystyna chciałaby tutaj jeszcze zabrać głos. Ja może tak. Niech będzie pytanie. Jeszcze tak. Ja na samym końcu. Dobrze, w takim razie poprosimy o pytanie. Pytanie jest również do pani Krystyny, jest podwójne. Pierwsze do Olgi o to, jaka część pracy była najprzyjemniejsza. Pytanie równoległe do pani Krystyny o wspomnienie pierwszego wyjazdu za żelazną kurtynę. Bardzo o to proszę. A pani Urszuli pozwolę sobie powiedzieć, że o ile Wanda pamięta swoje usta niedocałowane, o tyle ja zwłaszcza piekło pamiętam, bo raj, cóż, jak raj. Moi synowie to recytowali na konkursach recytatorskich i to się nigdy nie zmieni. Mam teraz nadzieję, że będą to recytowały moje wnuki.
Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź. Jest to pytanie, które muszę błyskawicznie odpowiedź streszczać w głowie, ponieważ jak zwykle obfitowało w różne bardzo fajne zdarzenia. Między innymi do końca nie wiedzieliśmy, czy jedziemy, czy nie jedziemy. Wtedy było to dość powszechne. To był chyba czerwiec z powiedzeniem, że festiwal jest w Grenoble. Festiwal zespołów artystycznych, studenckich, wszystkich możliwych. Chóry, teatry jakieś z całego świata i że my jesteśmy zaproszeni. Rok 60. Pojechaliśmy na zgrupowanie do Koszalina, gdzie nieszczęsnie zostaliśmy zakwaterowani na tym samym piętrze, co odpoczywający emeryci, którzy drzemali po południu. Właśnie tam Lukierski wywołał kilka skandali, ponieważ zawsze do niej on przyjechał jak na przyczepkę i przyjeżdżały tam jak zwykle jego wielbicielki. No a emeryci byli niezadowoleni z tych hałasów, ale to mało. Najbardziej denerwowało nas jedno. Cały czas nie wiedzieliśmy, czy jedziemy. Boguś siedział w Warszawie i tam załatwiał wszystkie możliwe historie, żeby nas puścili. O co chodziło? Chodziło o to, że sama nasza po ulicach miasta chodzi moja miłość, to było za mało dla naszych towarzyszy i koniecznie chcieli, żebyśmy również wystawili tam Błoka 12, które, nie wiem czy państwo wiedzą, to jest absolutnie wiersz rewolucyjny i on był robiony tylko na halę, salę kongresową, na kongres ZSP. No normalnie idzie rewolucja, jest cierpiąca matka, która wysyła, prawda, ja byłam nią, wysyła, prawda, swoich bojowników, normalnie bajcy i tak dalej, więc nas owiało grozą. Powiedzieli, że albo wystawimy tego Błoka, oprócz oczywiście tej naszej sztuki przygotowanej, czyli po ulicach miasta chodzi moja miłość z jazzowym kwartetem i tak dalej, a inaczej nie jedziemy. To jest sierpień. My mieliśmy wszystkie kostiumy do Błoka wypożyczone z opery. Okazuje się, że opera zamknięta, bo w tym czasie mają urlopy. Wy sobie nie wyobrażacie, co się działo, żeby zdobyć te kostiumy, te karabiny i to wszystko. Ale dzięki właśnie władzom Wrocławia, które zobaczyły, że może być fajnie, załatwiono nam to. Pojechaliśmy tam autokarem. Spaliśmy w autokarze, bo tylko w Czechach stać było ZSP na opłacenie noclegu. W związku z tym, a my już tak kombinowaliśmy, żeby jadąc do tego Grenoble zatrzymać się nad Jeziorem Lemańskim i jeszcze gdzie indziej. Więc to trwało, także fotele były łóżkami. Jechaliśmy w dwa autokary. W jednym jechał zespół taneczny, a w drugim jechaliśmy my. Proszę państwa, my tak zaprzyjaźniliśmy się z kierowcami, a Litwiniec, nie wiem czemu, poszedł do tamtego autokaru, żeśmy z nimi uzgodnili, że wyskoczymy trochę w bok i podjedziemy właśnie pod Mont Blanc. Nie mówiąc naczelstwu. Oni przyjechali do Grenoble, nas nie mieli za sobą, nie wiedzieli co się stało, więc przeżyli upiorne chwile, nie wiedząc czyśmy się rozbili czy nie, bo nie było komórek. A my podziwialiśmy Mont Blanc. Przyjeżdżamy gdzieś w nocy, a mieliśmy na czwarty dzień dopiero wystąpić w Grenoble. Oczywiście dowiadujemy się. Tu jest rozszalały zupełnie Litwiniec, który obgryzł do reszty. Pamiętają wszyscy go, że on zawsze gryzł paznokcie. I szalał, co się z nami stało. No jak się dowiedział, że byliśmy pod Mont Blanc, no to powiedział, że nas wszystkich ukarze, skaże i tak dalej. Ale najważniejsze, jutro występujecie. Po tych dwóch nieprzespanych nocach mamy występować na otwarcie festiwalu. Z czym? Z Błokiem, czyli krasnoarmiejcy najpierw pójdą, a dopiero później będzie po ulicach miasta chodzi moja miłość. Ja wówczas byłam kierownikiem
organizacyjnym kalamburu. Pytali nas się, jaka jest scena potrzebna, jakie kurtyny, no i mówimy, no porządek na zachodzie, wszystko dokładnie wcześniej. Przyjeżdżamy, scena pusta, kurtyn nie ma, świateł nie ma, ja nie umiem po francusku, a mam w koszu tylko specjalnie zabrane i przemycone ćwiartki i pół litrówki czystej wódki. Jedyna waluta wymienialna. Ja nie wiem, miałam taką osobę tłumaczącą. Wszyscy poszli odsypiać tą noc, a my musieliśmy zorganizować sami i kurtyny, i te wszystkie rzeczy. Ja do tej pory tego nie rozumiem, jak się to udało. Oczywiście Francuzom dawałam po tej ćwiartce. Pan Bóg wtedy zrobił, że były ćwiartki, a nie pół litrówki, bo byśmy przegrali finansowo. Proszę Państwa, poleciało, przygotowaliśmy jakoś, trema straszna, niewyspanie. I teraz Wowa Herman, Litwiniec i ja stoimy jako ta trójka narratorów, która Adołem idą bejcy w czarnoarmiejskich tych i leci błok. Wowa był tak strębowany, to jest nieprawdopodobne, Wowa to jest Włodzimierz Herman, że po prostu my tam stoimy na tym podejście, a on nie może zacząć. I ja szturcham go w pewnym momencie, myślę sobie, no to może ja, ale gdzie mnie nie pasuje, ja jestem, mać zbolała. I tutaj Wowa zaczyna krzyczeć, w ogóle nie tekstem Błoka, tylko wpierod, naprzód, bajcy jakieś. W ogóle nie wiadomo co, tylko w rytmie. Później jakoś wskoczył w swoją orbitę i gdzieś w połowie ten wiersz mówił. No w tym momencie niestety ja nie mogłam grać Matki Zbolałej, bo mnie tak się strasznie chciało śmiać, że miałam podobnież okropny grymas, bo to było przekomiczne. No poleciał ten błok, on leciał 15-20 minut, odetchnęliśmy. W życiu nie widziałam Hermana tak zdenerwowanego, żeby zapomniał tekstu ze zdenerwowania. I jak już poleciał jazz, i jak poleciała miłość, blackouty, no prawie wynoszeni na rękach, zwłaszcza przez te trio. Słuchajcie, oprócz tego przyjechali Milian Ptaszyn-Wróblewski jako osobna orkiestra. Oni jechali z nami w naszym autokarze. I oni dołączyli do tego zespołu, więc nie było trio, tylko nie wiem, 8-7 osób takiego jazzu, że sala szalała. Odtąd Kalambur był najsłynniejszym zespołem, bo po pierwsze na naszym spotkaniu aktorskim była wódka. Dołożył do tego konsul skrzyneczkę. A oprócz tego, proszę Państwa, orkiestra wzbudzała szał. Czy wyobrażacie sobie Ptaszyna Wróblewskiego, który do mnie mówił, kuzynko, bo ja jestem kaczka. Jak rano się budził z fotelika, mówi, co słychać u ptactwa większego. Ale oni fenomenalnie grali. Później przyjechał Polański, bo zabrał ten cały zespół do czegoś, do nagrywania jakiegoś filmiku, który robił w tym czasie. Także wspaniale było. Pojechaliśmy do Paryża później, tam już nie występowaliśmy, ale w Grenoble biliśmy absolutne rekordy popularności. Przepraszam za przedługi speech, ale co tu skróci? To może pozwólmy jeszcze Oldze odpowiedzieć na pytanie, bo też było pytanie, Olga, co dla ciebie było najprzyjemniejsze w pisaniu? Ja powiem krótko. Tak. Rozmowy. Tak? Rozmowy były najprzyjemniejsze. I potem się też oczywiście spisywanie tego wszystkiego i praca z tym materiałem, ale wszystkie rozmowy z wami były dla mnie bardzo ważne i bardzo je cenię i bardzo za nie dziękuję. Ja jeszcze chciałam poprosić, Ela Lisowska-Kopeć chciała zabrać głos. Emilio, mogłabyś podać mikrofon? To będzie już chyba kropka nad im będziemy dzisiaj. Troszeczkę tutaj. Ja bardzo proszę, ja jeszcze tylko jeden apel do pańska Lambura. Proszę nie uciekajcie, bo mam dla was potem jeszcze małą niespodziankę. Tak, oczywiście. Ja chcę powiedzieć, że tak właśnie wyglądają spotkania kalamburowe, że zawsze najwięcej do powiedzenia ma starszyzna.
Zawsze. Czy grał jedną rolę, czy grały 10, to zawsze mają dużo do powiedzenia, ale ja nie będę mówiła o wspomnieniach, bo to wszystko jest w tym moim wywodzie. Ja chcę powiedzieć o tym, że z tego faktu, że nie miałam wiele możliwości, okazji mówienia na forum Kalambura, powiedziałam sobie, kurwa mać, napiszę monografię. I napisałam jedną, drugą i połowę jeszcze trzeciej. W każdym razie cieszę się z tego faktu, bo myślę, że przywołują ją niektórzy. Mówiła Ula o tym, o poezji pięknie, o tym, że aktorzy mówili i nadawali literaturze formę, treść. Ja chcę powiedzieć, że ja dziękuję Kalamburowi za to, że mogłam być aktorką, ponieważ nie starczyło mi odwagi na szkołę teatralną. Zawsze byłam tchórzem i bałam się po prostu tej selekcji, że ktoś mi powie po prostu, nie nadajesz się. Kalambur był szansą dla mnie na zrealizowanie tych moich marzeń, bo czy te marzenia będą trwały w naszej głowie rok, czy dłużej, to one zawsze znajdą swoje ujście. O, ja poszłam na polonistykę, bo jak powiedziałam, stchórzyłam. Ale miałam szansę w 1974 roku. Przyszłam do Kalambura, tam były nabory, wtedy tak zwana grupa 74. I się załapałam. I tak już zostało. I przez 20 lat byłam w teatrze zawodowym Kalambur, a potem jeszcze robiłam swoje teatralne rzeczy dalej. I chyba dalej robię. W każdym razie dziękuję bardzo. Jedno mam pytanie tylko i Olga wie, co mnie gryzie. Nie wiem, czy do Olgi, czy do wydawnictwa, ponieważ jak dowiedziałam się, że książka nie będzie zawierała żadnych rzeczy faktograficznych i żadnej fotografii, żadnej recenzji, nic z tego, co przygotowywałam przez 2,5 dnia, przycinając, kserując i tak dalej, bo miałam całe mnóstwo rzeczy, które jakby dopełniają tę moją opowieść, czyli zdjęcia, wycinki różne, wspomnienia, autografy ważnych ludzi, Mariana Pankowskiego chociażby. I tego zabrakło mi w tej książce i ona według mnie trochę jest taka niepełna, pozbawiona życia. Tak mi się wydaje, nie chcę krytykować, ale ma charakter naukowy, a to jest kalambur, to jest żart, to jest rodzaj dowcipu, to jest to, co ja przez całe swoje życie zbieram w pudełeczku i przenoszę z mieszkania do mieszkania i nie mogę tego wyrzucić, bo to jest to, bo wyrzucam listy kochanków, jak robię przegląd, a tego nie wyrzucam. I tego mi zabrakło w tej książce. To jest takie troszeczkę smutne. Olga, czy... A, dobrze, zaraz. Już Olga, jeszcze oddamy, się... tak, jeszcze oddamy na koniec, bardzo proszę, Krysi Stodze, tak, dobrze. Głos. Ja tylko chcę powiedzieć, że no, rzeczywiście tak się stało, że nie ma w tej książce fotografii. Wpłynęło na to wiele kwestii, też kwestie techniczne, ale myślę, że jednak mimo wszystko ona nie traci. Oczywiście te wszystkie rzeczy, które wy macie w swoich archiwach, one nadal są do wykorzystania, nadal są do pokazania i myślę, że taka okazja się jeszcze zdarzy. Myślę, że tutaj tą kwestią w tej książce, dla mnie przynajmniej najważniejszą, aczkolwiek absolutnie te emocje rozumiem, tak, i je szanuję, są wasze wypowiedzi. Niektóre z was po raz pierwszy mogły powiedzieć o sobie tak długo, tak obszernie i bardzo się z tego cieszę i za to dziękuję. I myślę, że to jest ta wartość. Na koniec oddam jeszcze głos Krysi. Bardzo proszę. Bardzo chciałabym przy okazji już powiedzieć parę słów naprawdę już tak serio i w imieniu Halinki, która mnie o to osobiście prosiła, a sądzę, że i moich koleżanek, które siedzą, jak ja mówię, w tej książce, czy z facjatą, czy bez facjaty. Facjata by się przydała, bo jednak jest to nie fabuła, a opowieść.
o kobietach. Lubią być uwidocznione. No ale dziękuję za to, że w ogóle ukazałyśmy się. Dziękuję za to, że o moim teatrze Kalambur, w którym byłam aktorką, kierownikiem, organizatorem wyjazdu w czasie festiwalu, a przede wszystkim najsłynniejszą kucharką. Wszystkie bankiety przygotowywałam. Wszystkie wesela przez te rączki przechodziły. Także każdy miał swoje miejsce w zależności od wieku, talentu i umiejętności. A jeżeli starzy zabierają głos, no bo jeszcze tam to wszystko siedzi. Chciałam bardzo podziękować wydawnictwu, a przede wszystkim naszemu dziecku kalamburowemu, bo to jest dziecko kalamburowe. U nas jest specjalny status. Dziecko kalamburowe, dzieci do pięć pierwszych dzieci miało swoje numery. Moja Małgosia była druga, a to było już kolejne dziecko. Podziękować dziecku kalamburowemu i szefom wydawnictwa, że przytulili pomysłowe nasze dziecko. Dziękujemy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Mam wrażenie, że już tutaj usłyszeliśmy spory kawałek materiału na kolejną książkę, także Olga, chyba nie masz wyjścia. Jeszcze tak słowem do powiedzenia, gdyby rzeczywiście chcieli Państwo zapoznać się z ikonografią, to ja zachęcam do skorzystania z internetu. Tam jest rzeczywiście bardzo dużo zdjęć, jest blok kalamburowy, jest sporo zdjęć też na stronie Teatru NN, które pokazują zdjęcia z kalambura. Dziękuję wszystkim Państwu za udział w dyskusji i oddaję tutaj głos Oldze, bo widzę, że są jeszcze jakieś ruchy organizacyjne w kierunku zdjęcia. Zdjęcie. Tak, ja chciałabym jeszcze na chwilę, zanim zdjęcie, zejść ze sceny i dokonać wręczenia książek paniom, dobrze? No. Stasiu, mogę poza mikrofonem ci powiedzieć? To jest książka o dziewczynach, nie o chłopach. Tak, nogi, by ci wszystko było widać. Ona tylko święta. A facet jeszcze zdjęcie. Bo wcześniej nie mogę. Daj, trzymaj. Nie mogłaś wcześniej. No dawam.